Cześć, witajcie, jestem Braciu, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Takim kolejnym mini przeglądzie. To co u mnie się działo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle o 20 powinien wlecieć taki odcineczek, taki już taki dłuższy, ciekawszy z większego wypadu, bo to będzie troszkę więcej kilometrów, tak około tam, myślę, że 15-20, myślę, że coś ciekawego powinno wypaść. Spotkałem ostatnio team żółtych i team niebieskich, sobie chodzi, jeździliśmy wspólnie, więc to nie trzeba się wzywać, że wiecie, że ty niebieski to do dupy, a ty czerwony to też do dupy, tylko żółty i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, Pokémony nie działają, bo znowu jak tutaj widzimy jakieś tutaj restarty, nie restarty, umocnienia i tak dalej, wspomagacze, ale spokojnie przejdziemy sobie do takie pewne rzeczy, które znalazłem w internecie, czyli dokładnie to jest taka mapa, wiecie, Pokémonów, gdzie gracze dodają Pokémony. Znaczy dodają na mapie Pokémony, Pokestopy, gymy i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy sobie do tego. To jest moje miasto. To jest moje osiedle i tutaj najprawdopodobniej mam dwa Pikachu, jak widzicie. I będziemy tam jechać. Będziemy tam jechać i spróbować te Pikachu złapać, zobaczymy, czy ta mapka jest sprawna i czy ona w ogóle ci działa i tak dalej, i tak dalej. No to jest już miasto, do którego będę ujechał. Oczywiście jeśli gry zacznie działać i się później nie zakraszuje. Mam zamiar jechać tutaj na dół ekranu, mam dwa pokebole, to są pokestopy. Mam zamiar tam pojechać i ogarnąć, sprawdzić, czy tam w ogóle są. Dalej mam zamiar te pośrodku zdobyć, te dwa pośrodku zdobyć, pokestopki, i tam dalej mam jeszcze Pikachu i pokestop jeden. I także tutaj jeszcze od środka w prawo jest gym, który jak trafię też się postaram i po chwili paru próbach gra zaczęła działać. Nie, to nawet jesteśmy tak jak wcześniej tutaj w moim miejscu zamieszkania. Widzicie, już prawie do 6 levela dobite wczoraj wieczorem. Jeszcze pojechałem o 11 szukać. Próbowałem coś nagrać, ale się nie dało, bo różne takie alkoholowe libacje były wokół i tak dalej. Nie dało się nic nagrać i nie dobiłem tych 265 punktów ekspa, nie udało się dobić, nic nie chciało się spełnić i tak dalej. Ale może dzisiaj się dobije ten 7 i mam nadzieję 8 po tej długiej wyprawie. Przejdźmy sobie tutaj do moich kilometrów. Mam zrobione 32,3 km tutaj na 100. Więc no dzisiaj teoretycznie powinno być 50 i około 60, teoretycznie około 60. Dobra, teraz sobie podkreślę około 50-60, no dobra, powiedzmy no 50-60. Przejdźmy sobie do moich teraz Pokémonów. Co my tu mamy? Nic się nam tutaj zbytnio nie zmieniło. Nadal mamy Sprouty, Caterpie, Charmandera. Z jajka 5 km dropnął mi i klocek, tak zwany Diglett. 3 Drowsaki, tutaj Ekans, tutaj jak był. Magikarp, Indoran, mamy Raticate, mamy... O! Vulpix. Czy to może Vulpix mi dropnął z jajka 5 km też? A może ja zrobiłem 2 jajka 5 km? Było, że już nie pamiętam. Nie pamiętam już, moi drodzy, ale mam takie oto poksy. Z jajek mam 2 po 5 już. Więc dzisiaj się powinny wykluć. No i mam taki cel, żeby dzisiaj zdobyć jajko 10 km. Zobaczymy, czy je zdobędę. I to było chyba na tyle tego krótkiego odcinka. Ja lecę na wyprawę. Później to montować i mam nadzieję, że na godzinę 20 zdąży wam ten odcinek z wyprawy wrzucić. Jak nie, to troszkę będzie później, ale będzie na pewno.
O, 83 pokebole, jak widzicie. Jest nieźle, Egg Incubator, tego nie używam. I w ogóle jeszcze było takie coś, że spotkałem ten team, tam jednego z niebieskich i jego młodszego brata z żółtych. I pojechaliśmy sobie wczoraj do Pokestopa i odpalił tego lura takiego, nie? Teraz wam pokażę, o co chodzi dokładnie, jaki item odpalił on. Niech się sklep załaduje. Chyba, że znowu padło. Tak, znowu padł se. No nie, jednak nie padł, jednak nie padł. Shop. Nie chce się załadować shop. Odpalił tego lura takiego, wiecie, w Pokestopach to się odpala i posiedzieliśmy chyba 10 minut. Około 10 minut i serwery padły i to poszło w cholerę i tak. I tak to nie było miło. No dobra, moi drodzy. To doszłam do innych odcinków. Subskrybuj oczywiście, prawie na łapkę w górę. I ja lecę coś tutaj dla was nagrać ciekawego. I to było na tyle. Siemanko i cześć.